Wydaje się, że na temat II wojny światowej wiemy już wszystko. Niestety, czym dokładniej penetrujemy archiwa, tym bardziej okazuje się, że materiały są głęboko utajnione lub opinię publiczną celowo wprowadza się w błąd, ujawniając sprzeczne informacje, by prawda nigdy na jaw nie wyszła. Zapraszam na kolejny odcinek. Po zakończeniu działań wojennych w maju 1945 roku krążyły opowieści, które dziś stanowią legendę. Stało się tak dlatego, że U-boty pojawiały się i znikały w różnych zakątkach globu, ale głównie u wybrzeży Arktyki i Antarktydy. U-boty miały pojawiać się również na Bałtyku. Niektórzy otwarcie twierdzą, że dowodów na istnienie pirackich U-botów na Bałtyku czy innych akwenach po roku 1945 po prostu nie ma. Są to teorie spiskowe dla zdobycia taniej sensacji. Jednak można się zastanowić i zadać pytanie, czy na pewno nie było. Sceptycy opierają się na nieprawdopodobnej z pozoru opowieści Zbogły Spuchelskiego, która w połowie lat 70. ubiegłego wieku została nawet opisana na łamach prasy. W oparciu o relacje dwóch rybaków z Półwyspu Helskiego, którzy w roku 1946 w czasie połowu ryb nagle ujrzeli wynurzającego się U-bota. Podobną historię tę można było jeszcze usłyszeć 20 lat później, w latach 90. w helskich tawernach. Czy opowieści i legendy o niemieckich okrętach podwodnych operujących po zakończeniu wojny mogą być prawdziwe? Owszem, tak. Helscy rybacy mogli widzieć prawdziwego U-bota, ale załogę z pewnością stanowili sowieccy marynarze. Wszak Rosjanie zajęli stocznię w Gdańsku, gdzie w roku 1945 Niemcy budowali 30% ogólnej liczby U-botów, lecz nie można zgodzić się z twierdzeniem, że nie operowały pirackie U-boty na innych akwenach. 10 lipca 1945 roku, dwa miesiące po zakończeniu działań wojennych, do Mar del Plata w Argentynie przybył U-530 pod dowództwem 25-letniego oberleutnanta, czyli porucznika Otto Wermuta. U-530 wypłynął z Horten w Norwegii 3 marca 1945 roku, a do Argentyny dotarł 10 lipca 1945 roku. 17 sierpnia 1945 roku, po przeszło 3 miesiącach od zakończenia wojny, również do Argentyny i również do Mar del Plata przybył kolejny U-bot, U-977, którego dowódcą był porucznik Heinz Schaffer. Prawdopodobnie brat słynnego naukowca Ernsta Schaffera, prawej ręki Wernera von Brauna. Załoga U-977 przekazana została, jak załoga U-530, również Stanom Zjednoczonym. Przypuszczano, że na którymś z okrętów przybywał Adolf Hitler i Eva Braun. Dlatego drobiazgowo pracownicy amerykańskiego wywiadu sprawdzali każdy szczegół i każde słowo w czasie przesłuchań załogi. W roku 1947 załoga U-977 została zwolniona z niewoli. Po wojnie Heinz Schaffer osiadł w Argentynie. Mówiono, że był człowiekiem, który uratował Adolfa Hitlera. W roku 1953 porucznik Heinz Schaffer wydał książkę pod tytułem Sekret U-977, w której zdementował teorie i posądzenia o ucieczce Adolfa Hitlera i Ewy Braun. Jednak w roku 2003 odnaleziono list Heinza Schaffera do jednego z jego byłych oficerów, Wilhelma Wertha. W liście tym Schaffer prosi Wertha, by nie ujawniał tajemnicy związanej z ich ostatnią misją. Oto fragment. Czy nie lepiej przedstawić to wszystko jako bajkę? Co chce pan osiągnąć, głosząc swoje relacje? Proszę się nad tym zastanowić. Wynika z tego, że nie do końca poznano prawdę o ostatniej misji okrętu podwodnego U-977. Powróćmy do okrętu, który jako pierwszy przybył do Mar del Plata w Argentynie 10 lipca 1945 roku, po 130 dniach na resztkach paliwa.
U-530 był okrętem typu 9C łamane przez 40 o zasięgu 11 tysięcy mil morskich. Na okręcie było zniszczone całe uzbrojenie oraz wszystkie znajdujące się na pokładzie dokumenty i instrumenty nawigacyjne. Na jego pokładzie znaleziono bardzo duże zapasy żywności oraz 540 beczek z papierosami. Dowódca okrętu, porucznik Wermut, nigdy Argentyńczykom nie wyjaśnił, dlaczego rejs do Argentyny trwał aż 2 miesiące. Dlaczego zostało zdemontowane działo pokładowe? Dlaczego jego załoga nie posiadała żadnych dokumentów tożsamości? Oraz co stało się z dziennikiem pokładowym? Podejrzewano, że na pokładzie U-530 znajdowali się pasażerowie. Pomimo zaprzeczeń dowódcy okrętu, porucznika Wermuta i załogi, oświadczeniom takim absolutnie Argentyńczycy nie dawali wiary. Po oficjalnym ogłoszeniu przez Argentynę, że do ich wybrzeży przybył niemiecki okręt podwodny U-530, Stany Zjednoczone zaczęły wywierać na władze Argentyny bardzo silny nacisk. Rząd argentyński w końcu zdecydował się na wydanie USA nie tylko okrętu, ale także i załogi. Amerykanie wysłali nawet po załogę U-530 specjalny samolot. Po przybyciu załogi U-530 do USA, strona amerykańska jasno oświadczyła, że załoga ubota będzie musiała przekonywująco wyjaśnić, dlaczego tak długo po kapitulacji Niemiec okręt pozostawał na pełnym morzu. Formalnie dowódcę i jego załogę traktuje się na razie jako piratów i wcale nie jest wykluczona możliwość, że w związku z zamierzonym naruszeniem warunków kapitulacji orzeczona zostanie kara śmierci. Pracownicy amerykańskiego wywiadu poddali załogę U-530 drobiazgowym przesłuchaniu. Podobno, jak oficjalnie stwierdzono, nie przyniosły one informacji o przewożonych hitlerowskich dygnitarzach czy skarbach. Ostatecznie załoga U-530 miała trafić do amerykańskiego obozu jenieckiego. Nie wiadomo do jakiego, nie wiadomo kiedy została zwolniona z niewoli. Jak mówią fakty, po przyjęciu załogi U-530 przez wywiad Stanów Zjednoczonych, wszelki ślad po załodze U-530 zaginął. W oficjalnym niemieckim wykazie przedstawiającym zmarłych dowódców okrętów podwodnych od roku 1945 do roku 2017 nie widnieje nazwisko Otto Wermuta, tak jakby po roku 1945 nie istniał. Otto Wermut miał rzekomo umrzeć w roku 2011, w wieku 91 lat. Iż informacja ta ukazała się w kilka lat po jego rzekomej śmierci. Zakładając, że dowódca okrętu chciał pozostać anonimowy, to co z pozostałymi 53 członkami załogi? Też chcieli pozostać anonimowi? Po zatrzymaniu ich przez wywiad amerykański w 1945 roku też nikt o nich już nigdy nie usłyszał. Na zakończenie pewna ciekawostka. W jednym z wywiadów zrealizowanym przez NTV Warszawa w dniu 28 października 2013 roku z pisarzem i dziennikarzem zajmującym się historią II wojny światowej Igorem Witkowskim, który stwierdził, że amerykańska marynarka wojenna walczyła z dwoma niemieckimi ubotami jeszcze w roku 1959, a więc 15 lat po wojnie. Zastanawiać może fakt, gdzie i kto zaopatrywał te okręty w paliwo i żywność oraz gdzie mieściły się ich bazy. Czy w cichych i spokojnych fiordach Chile, argentyńskich zatoczkach, czy może na Antarktydzie w bazie numer 211? Do dzisiaj nieznane są losy około 100 niemieckich okrętów podwodnych. Zaginęły one w ostatnich dniach wojny. Sporą część zaginionych okrętów stanowiły okręty typu 21, najnowocześniejsze, wyprzedzających swą epokę o lata. Co ciekawe, oficjalnie, jak wynika z dokumentów, okręty te nie zostały zniszczone ani przez własne załogi, ani przez wojska alianckie. Więc co się z nimi stało? A co z ucieczką Adolfa Hitlera i Ewy Braun? Skoro prawdziwy cel misji U-977 i U-530 nigdy nie wyszedł na jaw, na śmierć Adolfa Hitlera i Ewy Braun 30 kwietnia 1945 roku w berlińskim bunkrze nie ma twardych dowodów, pozostaje mi tylko zacytować Artura Conan Doyle'a.
Kiedy wyeliminuje się niemożliwe, wówczas to, co zostanie, bez względu na to, jak byłoby nieprawdopodobne, musi być prawdą. Z tymi wątpliwościami zostawiam Państwa tak do myślenia.